hasłem Iławie, w województwie warmińsko-mazurskim, nad rzeką Iławką, która jest tutaj pokazana właśnie na małym zdjęciu. Ja na większym, ale chciałam zrobić odwrotnie, ale wyszło mi odwrotnie. I za chwilę przełączę się, ale nie wyłączę, ale jeszcze powiem, że jest tutaj występ zespołu orkiestry Iławskiej Amodii i jest sympatycznie, grają, mieszkańcy się przyszli nad brzeg rzeki, na miejsce zwane kuźnią talentów i się goszczą, słuchają muzyki, no i rozmawiają. A to na razie na tyle. Serdecznie. Na poprzednim moim filmie mieliśmy okazję wysłuchać orkiestry Amodii z nad rzeki Iławki przy miejscu, gdzie ona wypływa, znaczy niedaleko tego miejsca, na placu tak zwanym Kuźni Talentów, gdzie swoje miejsce podobał sobie pan Kałuża Marek, rzeźbiarz Iławski, i gdzie właśnie spędziliśmy miło czas iławianie i turyści w tamtym tygodniu, słuchając orkiestry Amodii. Natomiast wczoraj też przy rzece Iławce, ale już nieco dalej od miejsca, gdzie ona wypływa, mieliśmy okazję też wysłuchać i przyjemność pana Janusza Króla i Irka Palińskiego, panów, którzy grali na gitarach i śpiewali nam różne fajne piosenki
z poezji śpiewanej, piosenki szantowe i inne. Nawet w języku rosyjskim. Więc jeszcze kawałek tylko podejdę do miejsca, gdzie więc zobaczymy rzekę Iławkę oczywiście. Bo w Iławie wszystko się odbywa. Przy rzece, przy jeziorze, albo w rzece, albo w jeziorze. Przy rzece Iławce oczywiście, bo tu tylko taka jest. I właśnie wychodzimy parę metrów stąd, z tego miejsca sympatycznego, a jesteśmy tam w Zanej Wyspie Błyńskiej, chociaż ona jest półwyspem. Nie ze wszystkich stron otoczony wodą. No i tutaj za tymi domami jest rzeka Iławka, a wprost będzie jej rozlewisko. Rozlewisko, i byśmy popłynęli dalej tym rozlewiskiem, tam gdzie widać most. Myśmy mieli z nurtem Iławki Iławką. Stąd około 16 km do Twęcy. Ale byśmy musieli pokonać jeszcze jeden jazd. Ale no, można, wszystko można. Pozdrawiam. Piosenka o falach. Przez nikogo nie wołane pływają i u snu niezrozumiane umierają. Jeśli ktoś zna mowę tych upartych, dziwnych fal, niech pogada z nimi, bo mi ich naprawdę żal. Ale czemu się godzicie na ten dole zło? Czemu do nas chodzicie, porzucając dom? Choć być może przez was z rysu ktoś pozdra gołębiem śle. Tutaj nikt was nie rozumie, trafiłyście źle. Przez nikogo nie wołane przypływają i u stóp niezrozumiałych umierają. Jeśli ktoś zna mowę tych upartych, dziwnych fal, niech pogada z nimi, bo mi ich naprawdę żal. Późną nocą gdzieś na brzegu mówi do mnie mgła. Różno chciałbym nie postrzegać, spójrz następna gna. Chciała powiedz znów, ale podły los nie pozwolił jej zbyt długo żyć. I zielone, mokre serce już przestało bić. Przez nikogo nie wołane przypływają i u stóp niezrozumiałych umierają. Jeśli ktoś zna mowę tych upartych, dziwnych fal, niech pogada z nimi, bo mi ich naprawdę żal. Przez nikogo nie wołane przypływają i u stóp niezrozumiane umierają.
Jeśli ktoś zna mowę tych upartych, dziwnych par, niech pogada z nimi, to mi nie